Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, oznajmił wszystkim zebranym w domu Zacheusza Jezus. Zbawienie objęło dom Zacheusza nie tylko dlatego, że gościł w nim Jezus, ale przede wszystkim dlatego, że dobra nowina, którą Jezus ogłosił Zacheuszowi, doczekała się odpowiedzi z jego strony. Przyjęcie Słowa Bożego do domu swego serca domaga się odpowiedzi z naszej strony. Zbawienie jest dialogiem dwóch serc. Serca Boga, które kocha i pragnie szczęścia każdego z nas, i naszego serca, które miłością odpowiada na miłość Boga. Zacheusz odnajduje drogę do zbawienia w miłości, której zewnętrznym wyrazem jest jałmużna i zadośćuczynienie. Te dwa konkretne czyny, które wychodzą z potrzeby jego serca, a nie z wyrachowania czy taktu, są znakiem jego wewnętrznej przemiany. Do tej pory dbał wyłącznie o swoją sakiewkę. Dziś porzuca dawne nawyki i wchodzi na drogę dostrzegania potrzeb innych ludzi. Spotkanie z Jezusem przemieniło jego życie. Zrozumiał, że jest bezinteresownie kochany i że tylko taka miłość daje ludziom prawdziwe, głębokie szczęście. Chodzimy często do kościoła, przyjmujemy Chrystusa do swojego serca, ale czy mamy postawę Zacheusza? Czy z miłości do Chrystusa pragniemy dobra innych ludzi? Wynagradzamy im krzywdy, których się dopuściliśmy? Oraz okazujemy miłosierdzie poprzez hojną jałmużnę? Zbawienie jest tak blisko każdego z nas, niejako na wyciągnięcie ręki. Już dziś może stać się udziałem mojego i twojego domu.